mówiłam, nad jeziorem. Zebraliśmy wodę do badań i będziemy badać takie cztery parametry. pH wody, twardość wody, zawartość azotanu oraz ilość tlenu w wodzie. W każdym... Te trzy pierwsze badania to są badania takie szybkie, krótkie, za pomocą pasków testowych, które polegają głównie na tym, żeby zanurzyć pasek, które odczekać i wynik możemy sobie sprawdzić tutaj, porównując zabarwienie z tym, co mamy na etykiecie znajdującej się na słoiczu. Ja dodatkowo jeszcze dałam Wam tutaj na stoliku rękawiczki, ponieważ te badania nie są niebezpieczne, ale przy badaniu tlenu no, będziemy już mieli do czynienia ze związkami chemicznymi, więc one mogą gdzieś tam, jeżeli się dostaną na skórę, wywołać jakieś podrażnienia. Więc jedna osoba będzie wykonywała to doświadczenie i te rękawiczki trzeba będzie założyć. W grupie się dobierzecie, zdecydujecie, kto to będzie robił. Każdy ma z Was na stoliku wodę z innego jeziora. Te buteleczki są opisane. Każdy ma zlewkę. Do badań przelejecie odrobinę tej wody do zlewki i potem ja po kolei już powiem, co będzie robione. Każdy z Was dostał też tutaj taką instrukcję. Proszę sobie spojrzeć. Tam jest pomiar zawartości rozpuszczonego tlenu w wodzie właśnie. I tutaj mamy takich 8 punktów. I na podstawie tych 8 punktów trzeba będzie tę zawartość tlenu przebadać. Ja to będę pomagała, tak, żeby się nie pomówić, bo tutaj są 4 rodzaje odczynników i po kolei w różnych tam odstępach trzeba je do siebie dodawać. Na koniec, po tym jak każda grupa zbada tą swoją wodę, mamy taką kartę obserwacji i wpiszecie to, co tutaj z tych badań Wam wyszło, tak? Podamy datę dzisiejszą, godzinę, badacze, czyli nazwiska swoje wpiszecie, województwo, gmina, w jakiej się znajdujemy, miejscowość, nazwa jeziora, temperatura powietrza i temperatura wody, to co koleżanka tutaj zapisywała, barwa wody, zapach, to wszystko za chwilę tutaj organoleptycznie będziecie mogli określić, tak, czy jest zapach jakiś, czy nie ma. Ja tutaj zresztą wymieniłam, takie rodzaje zapachu wody możemy wyróżnić. I barwa też, czy jest przezroczysta, czy nie. pH wody, twardość wody, ilość tlenu w wodzie i obecność azotanu. Te jeziora rowerowe to są jeziora, które mają dosyć miękką wodę, więc nie powinna być twarda. Porównamy ją z kranówką, z wodą z kranu. Ja to wczoraj też sprawdzałam, także no, ta nasza woda jest dosyć twarda woda w porównaniu do tych jezior, która jest bardzo miękka. Teraz tak, prosiłabym, żeby otworzyć te naczynia, które macie tą wodę swoją. Proszę wlać do zlewki tak połowę naczynia tej wody. O, wystarczy. Tak i zamknąć, żeby się nic nie wylało. Dobrze, i teraz tak, woda w zlewce służy nam do zbadania przezroczystości tej wody oraz zapachu. Proszę, każda osoba z grupy zbliży sobie zlewkę. Zobacz, czy woda ma zapach, czy nie ma zapachu. Nie ma. Dobrze. No i przezroczystość też, tak podnieść zlewkę, obejrzeć, czy nic tam nie ma, czy woda jest taka w miarę klarowna, czysta. Tam jest jezioro smołowe, tak? I chyba mamy podstawę różnicy, jeżeli chodzi. Ta woda jest lekko taka, widać, lekko żółtawa, a tamta jest praktycznie z powierzchni. Przezroczysta. Chyba różnica. Wyjdźmy bliżej.
mogę tu się wtrącić, ale zobaczcie, takim smołowym jak byliśmy, to już wiemy, że w gospodarstwie rolnym nie było wody, chodzą po wodę do tego jeziora. Widzieliśmy młodzieńca, który jak nie ma w domu łazienki, tak, bieżącej wody, to kąpał się w jeziorze. Tam było widać ślady pojazdu, jakiś być może beczkowóz. I użytkowanie już przez tych ludzi od jakiegoś czasu tego jeziora powoduje, że różnice widać. Tak? A kamień nie ma gospodarstwa, nie ma ludzi, którzy użytkują, kąpią się, a być może jeszcze oni tam mają samochody, nie daj Boże. I już jaka różnica? Rezerwat. Dobrze. To teraz tak, proszę, jedna osoba, macie te długopisy do pisania? Nie, nie, to są flamastra, długopisy. Tak, żeby... Ja tutaj coś dam. Proszę na tej karcie obserwacji wpisać. Jedna osoba. Siedząca w środku najlepiej. Datę dzisiejszą. Jakie trudne pytania, jak się nie zrobiły. Temperatura powietrza mierzyliśmy raz, no i to wystarczy. Koleżanka na woda, jaka była temperatura? 20 stopni. Dobrze. Temperaturę wody to zaraz sobie wpiszemy. Barwę wody. Czyli każdy wpisuje. Jaka barwa? Przejdziemy do badania tego pH, twardości i azotanu. W statywach macie trzy probówki. Proszę rozdać sobie delikatne ze zlewki wody do trzech próbówek, tak?
Słuchajcie. Dobrze. To teraz proszę, ja rozdałam Wam na ławkę pasek, tak, do badania pH. Proszę wziąć jedną osobę, jedną probówkę do ręki. Zanurzamy pasek w probówce. Chwilę przytrzymać. Jedno badanie robimy. Można przechylić tego korytkę, tak? Żeby się zanurzył pasek. Dobrze, już wystarczyło. Położę sobie ten pasek na tej karteczce, czystej, którą dałam. Chwileczkę poczekać. I tak jak powiedziałam, tak? Odczyn wody w tych jeziorach jest kwasowy. Na czystej kartce papieru przeciągnąć sobie lekko ten paseczek. Tutaj akurat dobrze wyszło, dosyć namoczony był dobrze pasek. Zabarwienie wyszło w kolorze zielony. Wszyscy mają chyba zielony, tak? I teraz ja tutaj Wam każdej grupy, tak? Przekażecie sobie. Porównać sobie mniej więcej kolor. Tak jak mówiłam, to będzie pH i się około 6, tak? Taka ciemno-zielona. Wiadomo, że ten będzie identyczny z tym, co tutaj mamy, ale przybliżymy ten kolor, będzie zbliżony. Czyli pH równe jest 6. Tam macie dziewczyną też. Słabo namoczący. Słabo namoczący. Tak jak mówiłam, dla porównania ja wezmę wodę tutaj w kronikę. Pola zamoczyły.
woda w jeziorze jest bardzo miękka, tak? Zaraz Wam to też pokażę, tak jak poprzedni pasek. Zmieniło się zabarwienie u kogoś? Aha, jeszcze nie czytam. Nie, 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 to już na karteczce nie. Odwrotnie, tak żeby na wierzchu. Teraz jest sprawdzamy, tak? Mamy tu nasz pasek, cztery pola. Tutaj też są cztery pola. Przykładamy i jak widać, które? Bardzo miękka, tak? Bardzo miękka woda w jeziorze Skąpym jest. Tutaj samo. Też woda miękka. Basen poszło. Też. Dobrze, czyli tak jak mówiłam, w wodach jezior lobeliowych ta woda jest wodą miękką. Ja tutaj założyłam naszą kranówkę i pasek zmienił zabarwienie. Twarde. Tak, lekko różowe, wszystkie pola się zrobiły. Czyli mamy wody w kranie twardą, taką z dużą zawartością magnezu i wapnia. Twarda. Znaczy nie, no nasza była... Zmiękka. No, tak, tylko że to bardziej jest... Iż bardzo miękka. W domu musimy kołdy? Kaldo, coś tam pamiętam, te plany, no. Ok. Kamień, tak się bardzo... Albo sobie jakieś zakładać. Dobrze, to teraz tak, teraz pomiar azotanów. Też mamy paski. Te zużyte proszę sobie na bok odłożyć, żeby się tam nic nie pomieszało. Nie powinny się zmienić. No, barwa jest intensywniejsza, bo są mokre, ale nic się nie powinno zmienić w tych paskach. Jest bardziej złożone. W związku z tym, że jest tylko jeden zestaw, więc nie wiem, czy we wszystkich będziemy badać. Nie, to zanieczyszczone słowo. Tutaj może woda dalsza jest. I wtedy dla porównania jakąś tam jedną. Tak. Poszukam piasek. O, piasek zapisowy. Zobaczymy, czy. Po sezonie wakacyjnym, kąpielowym, to niekoniecznie. Kiedyś czytałam, nie wiem, czy pani mama się ze mną zgodzi, że... Ale to ja czytałam 20 lat temu, że nasze jeziora
po sezonie wakacyjnym tracą jedną klasę czystości. Tak kiedyś było, a my teraz dbamy o nie, tak bardziej o środowisko, to ja się proszę. Dobrze. To jedna osoba zakłada rękawiczki. Proszę odłożyć panią Józę. To jest takie dosyć precyzyjne badanie, dlatego mamy tutaj instrukcję, tak? I tej instrukcji trzeba się trzymać. Przy takim badaniu z odczynnikami należy przepłukiwać naczynia wodą destylowaną. Zresztą te naczynia wszystkie, ja przepłukałam wcześniej wodą destylowaną, żeby tam nic nie było na ściankach i coś tam nam tego wyniku nie zakłóciło. Proszę. W dwóch naczynkach więcej przepłuczę wodą destylowaną. Więc ja rzekomo mam tą swoją myśl, bo pani Magda pewnie potwierdzi, chociaż jest dużo młodsza ode mnie, że nasza świadomość do ochrony środowiska, chociażby zachowania nad jeziorami bardzo się zmieniły korzystnie. Ja naprawdę pamiętam takie czasy, nie wiem jak inni, ale ja już mam prawo pamiętać takie czasy, słuchajcie, że ludzie przyjeżdżali i w tym samym jeziorze, w którym się kąpali, pływali, myli auta, używając chemii. To wszystko spływało. To po prostu barbarzyńskie zachowanie, pseudoturystyczne. A teraz nikogo już naprawdę wielu lat nie widać z takim zachowaniem. Chyba byśmy przegonili takiego łobuza. Świadomość się zmienia. Tak, wyższa jest. Tak, korzystniejsza. Że to my sami sobie, tak? Proszę. Dobrze. No tak, kolega ma założone rękawiczki. Możecie podejść teraz tutaj. Chodźcie. Możecie się zbliżyć. Patrzymy ci na ręce. Ja jeszcze muszę powiedzieć, był bardzo... Hubercie, dobrze pamiętam? Żeby Hubert był bardziej profesjonalny. O tak! Doktorze. Damski, co prawda. Tak. To się wetnie. Ale dżentel jest. Pomóżcie mu. Może do domu po fartę pójdę? Serio? Jak to się stało, że jedna ręka ci doszła? Może to niekoniecznie? Będzie ktoś szczuplał się razem. Wrzucimy w kosz. Czyli tak, w pierwszym punkcie bierzesz tą wodę 10 ml. Do tego też? Nie, tylko do tego. I teraz tak, 5 kropli, trzeba bardzo liczyć, patrzeć. Pięć kropli, weź sobie to do ręki, unieś. No, odczynić. I odliczasz 5 kropli tego odczynnika. Mocniej musisz przychylić. Pionowo. Wszystko dobrze. Dobrze.
dodaniu tych dwóch odczynników, pierwszego i drugiego, taki osad się tworzy. I? Teraz oddawasz tutaj. No, o to już chodzi. 15. Teraz ostrożnie po ściance dolewasz. Tak, nie. Tej wody, tej wody, do tej pierwszej. Przechwyt tą, tak, żeby po ściance, tak? Ta woda wycięła. Jeszcze. Już. Niestety teraz musimy poczekać 10 minut. Kamera stała. Jak widzicie, zebrał się taki brunatny osad w tej wodzie. Teraz Hubert musi zlać ostrożnie tą wodę z nad tego osadu, tak żeby zostało tak z 10 ml tego. Tak żebyś nie zmącił, tak? Po tej, jako tak. Tak, sprawdzę, czy dobrze liczę. Jeszcze 10 sekund. Jeszcze troszkę. No, pięć. Osad się rozpuścił i teraz ostatni etap to jest dodawanie odczynnika czwartego. I tutaj dodajemy, tyle kropel, jeszcze trzeba mieszać przy tym delikatnie, tak żeby zabarwienie całkiem zniknęło, tak? I liczyć krople. Kolega liczy krople. Dodaj tam trzy, ja zamieszam. Oj. No. Dobrze, poczekaj. Nie wiem, zdaje, że to było 5. 7. 8, czekaj. Co my mamy tutaj teraz? Co to jest za badanie? Tlen. O, no już coraz jaśniej. Teraz bardzo ostrożnie trzeba. Jedną dodaj.
2, tak? Dobrze, starczy. I teraz tak. To zamknę, tak, żeby się nie dało. Czyli były 23. 23 na pół to jest 11. I tutaj mamy taką krzywą, którą mi się przydała. Tu mamy temperaturę wody, tak? Temperatura wody była 20. Kropel zużyliśmy, było 11,5, tak? Mamy tu. Czyli sobie taką krzywą sobie prostą, znaczy się. I to miejsce nam mówi o zawartości tlenu, o procencie, tak? Czyli mamy ile? 75% tyle byłoby tego tlenu w wodzie. I teraz sobie sprawdzimy. To jest cały czas to jezioro smołowe najbardziej zagrożone. Bo użytkowane. Czyli 75%. Czyli odpowiednie jest natlenienie. Jeszcze. To wpisać odpowiednie, czy ile procent? Chociaż nie. Dobre. 75% i natlenienie dobre. Mhm. Macie tak dobrze my tą książkę, jak może wyglądać? To ja obstawiam, że w tych pozostałych to jest wyższe. Też może być jeszcze lepsze. Mhm. Bo pozostałe, czyli i kamień, i odlew bezpośrednio z lewej nie ma nikogo. Mm-hmm. Żadnego gospodarstwa. Nie jest użytkowane. Tak, to najbliżej gospodarstwa jest. To co, jeszcze jedno robimy z tym planem? Żeby było porównanie. Porównanie. To może które to? Piesek? Piesek, piesek. Tak, tak, ono jest naszym wzorcowym takim. Dobrze. I piasek był. To się piasek przyszło. Jest wyższy z czerwca. Przenosimy się. Tak? Tak, tak. Też mogę sobie znaleźć. Białe składniki. Dobra. Powitaj właśnie trzy. Trzy. Widać, że nie. Trzy. Małe. Do tego 15. No już, już wystarczy. No i zamknij. No i czekamy 10 minut. Tutaj chłopaki. Czyli tak by zostało 10, tak? Mocno. Wstrząsamy. Jeśli zajmę przed kamerą. Weź tutaj, przed kamerą.
już to słychać, tak? Dobra, pokaż. Rozpuść. Tu na tym postaw. Rozpuścił się osad. No i teraz liczysz. Tylko weźmiemy sobie tutaj. I trzeba zamieszać, tak? Też na kwiatku. Ile było? 16 teraz będzie. Teraz będzie 16? No i jeszcze jedno. To jest tak zwane miareczkowanie, jak ktoś kiedyś... 18, tak? Ktoś będzie kiedyś na studiach jakichś chemiczno-biologicznych, tak? Tam jeszcze jeden, ale chyba... Jeszcze jedną, daj. Ile było? 19 na pół. Czyli mamy 9 pół, tak? No, musimy to połączyć. Wiesz, można powiedzieć zawsze rękę i zrobić kreskę. To widać na nagranie? Co? No, widać. Dziękuję wszystkim.